Witam serdecznie w sklepie rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Mamy tutaj strugaczki, ołówki, książki, przewodniki, kalendarze. Kalendarze również mamy z ubiegłych lat i są chyba też niepotrzebne. No cóż, czego konkretnie szukasz? A, czyli jednak skupimy się na kalendarzach. No dobrze. Czy to ma być jakiś szczególny kalendarz z jakiegoś szczególnego rocznika? Rozumiem, ma być szczególnie niepotrzebny. Kalendarz, który jest szczególnie niepotrzebny. No dobrze. Może jakiś znajdziemy. Może zaczniemy od tego. Kryty piękną, fakturowaną tkaniną. Choć w zasadzie to nie jest tkanina, ale tak naprawdę cecha piękności pozostaje niezmieniona. Jest to całkiem dobry kalendarz, już dawno nieaktualny. Zamknięty właśnie w takiej pięknej obudowie, w takim w zasadzie pięknym obszyciu, które może służyć wielu innym celom. Oczywiście kalendarze dostępne w naszym sklepie są absolutnie nowe. Co prawda trochę nieaktualne, no ale nadal są to kalendarze. Ten ma z przodu tutaj taki piękny akwarelowy motyw. Sam kalendarz zamknięty jest wewnątrz, ukryty za tą siatkowaną, ozdobną obszywką. O. Początkowo myślałem, że jest to tkanina, jednak tkaniną to nie jest, ale to chyba nic nie znaczy. No właśnie. Na pewno w środku jest coś ciekawego. Tak, myślę, że tam coś jest w środku ciekawego. No dobrze. Przód zawiera kieszonkę, w której możemy coś schować. Otóż to. Ot takie schowanko. Nic jeszcze tam nie ma, ale zakładam, że za chwilkę tam coś się znajdzie. Wygląda na solidnie wykonany. Jest naprawdę bardzo nieaktualny. Mam zaglądać do środka. No dobrze. Aktualnie ten kalendarz jest przeceniony, ale oczywiście możemy wrócić do pierwotnej ceny. Co tylko klient sobie życzy. Rozumiem. Sprawdzam, czy nie ma jakichś dodatkowych defektów. Rozumiem, że by się przydały. No właśnie. Niestety niewiele mam takich towarów, które zawierają defekty. Tutaj... Przepraszam najmocniej, ale nie widzę nic uszkodzonego. Może jednak w środku. Tak
jak wspomniałem, kalendarz jest z 2019 roku i również dzieli swoje kartki na rok 2020. Same doskonałe roczniki, o których chcielibyśmy zapomnieć. Wszystkie karty niezapisane. I gwarantuję, że są całkowicie nieaktualne. Tutaj mamy jeszcze podział na całkowicie nieaktualne tygodnie i dni. Nawet z podziałem na miesiące, a tego się akurat nie spodziewałem. O. I tutaj mała ciekawostka. Na końcu tego nieaktualnego kalendarza znajduje się notatnik. O. No tutaj najmocniej przepraszam, ale notatnik również nie jest zapisany. Że nasz sklep jest dziwny, a z jakiego powodu? Że sprzedajemy rzeczy, które są nieaktualne albo nikomu niepotrzebne? No cóż, nigdzie nie znalazłem takiego sklepu, więc jest to chyba równie dobry pomysł na biznes. Otóż to. A co jeszcze w środku? W środku jeszcze znajdują się takie przekrótki na karty kredytowe. Najlepiej takie, które miały przekroczony już limit, albo są nieaktualne. Wtedy mielibyśmy fenomenalny komplet. Właśnie. Tak, kalendarz jest wyciągany, ale po co go wyciągać, skoro jest nieaktualny? Nie wiem, czy znajdę jakikolwiek wzór, który ma więcej defektów niż ten, który tych defektów nie posiada. Było lekkie przycięcie. Czy to się zalicza do defektów? A. Nie zalicza się. No dobrze. Wzorem. Ten już jest znacznie mniej atrakcyjny, ponieważ nie posiada tej przedniej kieszonki. O, czyli już jesteśmy na dobrej drodze. Oto wspaniale. Troszkę jest lekko używany przez to, że był wiele razy prezentowany, ale do tej pory mogę się pochwalić, że nikt go nie kupił. To dobra wiadomość. Cena. Ten kosztuje jedyne 100 zł. Również jest bardzo nieaktualny. Nie ma tutaj żadnych zapisów. Chociaż w zasadzie chciałbym się upewnić. Całość pokryta jest nieskazitelnie czystą i piękną okleiną. Że to nie jest okleina? No cóż, dobrze, no to nie jest okleina, ale cokolwiek by to nie było, jest to na zewnątrz i jest to fajne, to jest takie obszyte właśnie. No dobrze, co jeszcze? Tutaj znajduje się taki wichajsterek malutki, którym możemy przesuwać zamek. I nawet jeszcze działa. Na pewno znajdą się jakieś defekty. Na co bardzo liczę. Tak, tak, na pewno jakieś się znajdą. Na przykład taki jest w innym kolorze w środku. Czy to bardzo
przeszkadza. Za to ma mniej przegródek. Z jednej i z drugiej strony. Zmieści się zdecydowanie mniej kart, które byłyby nieaktualne. Z drugiej strony są też w zasadzie te przegródki, jest ich trochę mniej, ale również się zmieszczą karty, które są nieaktualne. Mało tego, jest to również miejsce na wizytówki, które mają stare numery telefonów. Właśnie. Nie pomyślałem o tym. Wizytówki ze starymi numerami telefonów. Trochę mało logiczne. No tak, ale to nie ma znaczenia. Kalendarz jest z 2019 roku. Tak, no to jest taki czas, w którym ten świat jeszcze nie był do góry nogami. No, od tego momentu nasz biznes dobrze się kręci. Ludzie robią wiele nieracjonalnych rzeczy. Być może jest to kierunek, w którym ten biznes będzie się rozwijał. Czy mam zapakować? Rozumiem. Czyli nie. Cóż, nie powiem, że szkoda. Sprzedam go komuś innemu. Przewodniki turystyczne z 2019 roku wchodzą w rachubę? Jak najbardziej nieaktualne. A, czyli szukamy dalej kalendarza. Sekundkę. O, może ten. O, bardzo interesujący wzór kwiatowy. Chociaż polemizowałbym, czy nie jest to wynik jakiejś impresji artystycznej. Impresji czy kompresji? Może być też kompresji, w zależności co twórca miał na myśli. No dobrze. Ten cena, tak? 59 zł. Jest jeszcze całkowicie nieaktualny. Tutaj też jego główną cechą jest to, że nie ma tej przedniej kieszonki. Tutaj ten mechanizm otwierający jest nieco dłuższy niż w poprzednim modelu. Tak, mogę otworzyć oczywiście. Że zieleń z tyłu tutaj. Mi się wydaje, że jest jak najbardziej do zaakceptowania jako rzecz, która się nie powinna znaleźć na kalendarzu, którego szukamy. No właśnie, właśnie. No dobrze. No tutaj znajduje się znacznie więcej przestrzeni na karty i wizytówki z nieaktualnym numerem telefonu. Tak, nieaktualny adres również wchodzi w rachubę. Przepraszam, ale jeszcze słabo przywykłem do tej pracy. A tutaj mamy miejsce na zdjęcia. Możemy zamieścić zdjęcia nieaktualnych naszych przyjaciół. Wspaniała wiadomość, prawda? Tak, tak. Całość jest czarna, ale tylko z przodu. Wewnątrz mamy masę niezapisanych kart, które również zawierają się w przedziale roku 2019 i 2020. Tak. No oczywiście, no można notować. Zaleta jest oczywista.
Jeżeli umówimy się na spotkanie, mamy pewność, że na to spotkanie nie dotrzemy, ponieważ na przykład nie będzie się zgadzał dzień tygodnia. Tak. W obecnym świecie taka niepunktualność jest bardzo uzasadniona. Czy nie? No, tak czy inaczej. Niestety również znajduje się mały defekt w postaci czystych kartek papieru. Okładka. Niestety, ale działa prawidłowo. Ale ma tutaj z tyłu niewielki odcisk. Czy to się zalicza do defektów? Wzór się nie podoba. To wspaniała wiadomość. W takim razie zostawię go dla siebie. Poszukam może czegoś innego. To może tam coś w stylu ekspresja młaża. Ekspresja młaża? Czy tynkarza? A może malarza? No, takie cuda nie powstają w zwykłych okolicznościach. O, tutaj mamy jeszcze fabryczne zafoliowanie. Cena byłaby generalnie ta sama. Tak, 69,30. Tak, tak, ta sama co poprzedniego kalendarza. Materiał jest bardzo gładki, przyjemny w dotyku i na pewno bardzo łatwo go pobrudzić. Czyli ten kandydat byłby dobry, prawda? No, ta zieleń jest tutaj z przodu. Ja wiem, że nie każdemu się może podobać, ale ten jest wyjątkowo nietrafiony. Mnie osobiście bardzo podoba się ten design, dlatego niespecjalnie zależy mi na tym, aby sprzedać ten kalendarz. No niestety, ale tutaj również nie widzę innych defektów. Otworzyć, tak? No dobrze. O, tutaj sznureczek się zagiął. Czy to się liczy? A, czyli to nie jest sznureczek, to jest taka zakładka, tak? No. Tak, widziałem. Wiedziałem, że to jest taka przekładka, zakładka. Tutaj mamy pierwszy defekt. Karta z imieniem i nazwiskiem właściciela jest zupełnie niezapisana. To wspaniała wiadomość. Tutaj mamy mapę świata. Aha, rozumiem. To nie jest w ogóle interesujące. To jest na pewno ważny atut. Tu również mamy kalendarz na 2019 i 2020 rok. Jest jeszcze całkiem nieaktualny. Tak, niestety, wszystkie karty są nowe i idealnie ścięte. Ten zawiera taki defekt, że kalendarz po prostu wypadł mi z okładki. O, siup.
takim wydaniu mamy tylko i wyłącznie futerał na rzeczy, które są nam całkowicie niepotrzebne, a nosimy je w torebce, w torbie, przy sobie, w portfelu. W końcu nasze portfele wypchane są różnego typu świstkami, zamiast nosić w nich pieniądze. Proza życia. Tutaj wszystko doskonale się zmieści. Znaczy prawie wszystko. Zakładam, że część rzeczy się nie zmieści. A w zasadzie to bardzo na to liczę, że się nie wszystko zmieści tutaj. Czyli jeszcze nie ta okładka. Zobaczę, co da się zrobić. Cały czas ta sama cena, 119,50. 119,90, cały czas ta sama cena, tak. No ten wzorek jest jeszcze bardziej oryginalny, ponieważ różni się od poprzedniego tym, że jest zupełnie inny. Tak. Niestety ten kalendarz też jest nowy, ale jest całkowicie niezwiązany z bieżącą datą. Obszycia wykonane są perfekcyjnie, co stanowi wspaniały kontrast do jego nieaktualności. No tak, tak, nie jest specjalnie gruby, jest płaściutki. O, znalazłem. Tutaj niteczka jest lekko niedocięta. Chociaż nie. Wszystko jest w porządku. No, przepraszam, ale ciężko dostać zły towar dzisiaj na rynku. Wszyscy ludzie traktują sprawy handlowe bardzo uczciwie. Chociaż pytam o różnego typu asortyment z defektami, to niestety otrzymuję wiele towarów zupełnie nowych. Tak, tak. Ten świat zwariował. A jakieś uwagi do tej wersji? O! To doskonała wiadomość. W takim razie do tego kalendarza dorzucam coś jeszcze. Przewodnik. Toskania, Wenecja. Wydanie z jakiegoś tam roku, ale na pewno jest nieaktualny. Tak, tak, ja wiem, ja znam swój towar. No niestety, ale tutaj niestety jest napisane, że zostało napisane, że jest to przewodnik, jest to wydanie z 2016. Idealnie będzie pasował do kalendarza z 2019 roku. Tutaj przewodnik jest gratis, dlatego w komplecie będzie kosztował 215. Nie no, jest, mi się wydaje, że jest to dobra cena. Wewnątrz, tak? Wewnątrz na pewno jest kalendarz. Jest w środku, tak. No dobrze, sprawdźmy. Ale musimy na pewno otwierać. Nie możemy tak na zasadzie jakiegoś takiego handlowego zaufania do towaru, który sprzedaje w tym sklepie. No dobrze.
również jest czarny. Prosa życia. 2019. Wszystkie mam z tych roczników, dlatego że to był bardzo ciekawy rok. No, 2019 i 20 to przełom całkiem interesujących przeżyć naszej cywilizacji. Wiele się działo w tych latach. Stąd gdybyśmy chcieli całkowicie zapomnieć, to będzie dosyć ciężko, mając ten kalendarz. Tak, układ jest dokładnie ten sam jak w poprzednim wydaniu. Różni się głównie wzorem zewnętrznym. O! Nie może się zapiąć. Czyli jednak jest defekt. To chyba dobra wiadomość. Zapakowanie.